Jędrze, jesteśmy po pierwszym meczu Freezero Grand Prix, niestety przegranym z Zaksą Kędzierzyn-Koźle. Co możesz tak na gorąco powiedzieć po tym spotkaniu i takim pierwszym meczu, kontakcie z tą adrenaliną meczową w tym nowym sezonie? Tak, no na pewno to był mecz taki troszkę dziwny, bo na początku nie mogliśmy dobrze wejść się, rozgrzać trochę, za zimno może było. Trochę na hali zawsze jest cieplej, chociaż nie zawsze. No później już to wyglądało coraz lepiej, no niestety przegraliśmy. U nas dobrze, Mateusz zagrał naprawdę fajnie, ale po drugiej stronie też chłopaki zagrali dobre spotkanie. Trochę nas, można powiedzieć, zaskoczyli tym, że aż tak dobrze wyglądali, nie mogliśmy znaleźć na nich sposobu, no niestety. No, jutro drugi mecz, bo przychodzimy na tą prawą stronę drabinki z ekipą Zawiercia. Porażka nas niestety eliminuje, więc no chyba jeszcze bardziej trzeba dzisiaj spiąć na to drugie spotkanie. Tak, no dokładnie. No, nie chcemy tak szybko kończyć przygody z Pre-Zero, także zrobimy jutro wszystko, żeby ten mecz wygrać.